Oddajemy głos Bogdanowi Poprawskiemu, prezentującemu ciekawe informacje z wydarzeń sportowych, jakie mają miejsce w Polsce oraz innych krajach. Dzień dobry Państwu. Witam. Zacznę od piłki nożnej. Rozgrywki Ligi Mistrzów i Ligi Europy w pełni, a faktycznie zbliżają się już do końca. Jedynym Polakiem, który wciąż jeszcze w nich uczestniczy, jest Robert Lewandowski. Jego zespół Bayern Monachium rozbił co tu dużo mówić, wręcz zdemolował słynną Barcelonę. Tym samym zameldował się w półfinale. Nikt się nie spodziewał wyniku aż 8-2. Tym bardziej, że jeden z dwóch goli dla hiszpańskiego klubu zdobył strzałem samobójczym obrońca Bayernu Dawid Alaba. Bayern gra pięknie, ale Wandowski strzela wyborowo. W tym meczu zdobył swoją 50. bramkę w Lidze Mistrzów i dołożył asystę. W wyniku tej klęski Poleciały już głowy trenera Kike Setiena i dyrektora Erika Abidala. Prezydent klubu Josep Maria Bartmo, który nazwał piątkową porażkę katastrofą, moim zdaniem powinien jednak zacząć od zwolnienia samego siebie. Lekoatletyka. Wreszcie wystartowała międzynarodowa lekoatletyka. Pierwszy w pełnej krasie meeting diamentowej ligi odbył się w Monte Carlo. Wydawałoby się że sezon będzie nijaki z powodu przełożenia Igrzysk Olimpijskich. Na szczęście rzeczywistość jest inna. Na początek bomba. Ugandyjczyk Joshua Cheptegei ustanowił nowy rekord świata w biegu na 5 km. Osiągnął fenomenalny rezultat 12 minut 35 sekund i 36 setnych. Tym samym zdetronizował dotychczasowego rekordzistę Etiopczyka Kenenise Bekele poprawiając jego wynik aż o dwie sekundy. Wierzyć się nie chce. Mistrz świata w skoku otyczce szwedz Szwed Armand Duplantis, wygrał wspaniałym rezultatem 6 metrów. I tu ciekawostka. Inny mistrz świata, Amerykanin Sam Kendricks, nie wystartował z powodu niedowiezienia jego tyczek. W Monte Carlo występowały również dwie Polki. W pierwszym starcie w tym sezonie wielką formą błysnęła Sofia Enaui. Sofia Ukończyła rywalizację w biegu na 1000 metrów na szóstej pozycji z czasem 2 minuty 32 sekundy i 30 setny. Tym samym wymazała aż 39-letni rekord Polski Jolanty Januchty, poprawiając go o 40 sekundy. W biegu na 400 metrów czwarte miejsce z czasem 52,11 zajęła Justyna Święty-Ersetyć. Także i w Polsce zanotowano wiele doskonałych rezultatów. Na wypełnionym w komplecie publicznością pięknym stadionie leśnym przeprowadzono meeting Grand Prix Sopotu imienia Janusza Sidły. Tam Marcin Krukowski rzucił oszczepem aż 87 metrów i 7 cm. Jest to czwarty wynik na świecie. Stabilną formę prezentuje Maria Andrejczyk. Wygrała rzut oszczepem kobiet z bardzo dobrym wynikiem: 62 m i 10 cm. Z kolei Katarzyna Furmanek. W niedzielę w Kielcach wyśrubowała swój rekord życiowy w rzucie młotem, uzyskując 73 m61 cm. Jest to czwarty wynik w tym roku na świecie. U mężczyzn było jeszcze lepiej. Piotr Lisek w dniu swoich urodzin, pierwszy raz tego lata, pokonał wysokość 5 m90 cm, po czym jego domowy stadion w Szczecinie wręcz oszalał. Wyżej w tym roku skakał dotąd tylko wspomniany wcześniej Armand Duplantis, który w tym samym dniu w Monako uzyskał te swoje 6 metrów. Chwilę wcześniej w kuli Michał Gratyk wyśrubował swój najlepszy wynik sezonu do 21 metrów i 57 centymetrów. A teraz Żużel. Polska liga Żużlowa jest najlepsza na świecie. Wiele razy to powtarzam, bo warto. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest bardzo dobra organizacja, zamożność klubów i ligi oraz znajomość sportu przez kibiców. Cechy rzadko spotykane w polskim biznesie, a szczególnie w polskim biznesie sportowym. Nie dość tego, rozgrywki są wyrównane i bardzo ekscytujące. Wspaniały pojedynek stoczyły w dziesiątej kolejce Sparta Wrocław i włókniarz Częstochowa. Mecz zakończył się remisem 45-45. Wsparcie najlepiej spisał się jej lider Maciej Janowski. Z kolei najlepszym zawodnikiem włókniarza był jak zwykle Duńczyk Leon Matzden. Walka o miejsca w fazie playoffs jest wyrównana jak nigdy dotąd. F1. Kolejne wydanie w wyścigu F1 odbyło się na malowniczo położonym torze Katalunia w Barcelonie. Jego przebieg potwierdza chyba sytuację, która będzie powtarzała się do końca roku. Wygrał zdecydowanie Lewis Hamilton. Pobił on tym samym rekord ilości zdobytych miejsc na podium. Ma ich aż 156. Poprzedni rekord należał do Michaela Schumachera. Drugim na mecie zameldował się Max Verstappen ze stajni Red Bulla. Trzecim był drugi kierowca Mercedesa, Finn Walteri Bottas. Dla nas po tej stronie oceanu fajna niespodzianka, gdyż czwartym był Kanadyjczyk Lance Stroll. A na koniec smutna kartka z kalendarza. 17 sierpnia minęła 22 rocznica tragicznej śmierci dwóch złotych medalistów olimpijskich w lekkiej atletyce. W drodze z nadmorza zginęli w wypadku samochodowym Władysław Komar i Tadeusz Ślusarski. Władysław Komar jako pierwszy kulomiot po wojnie przełamał dominację Amerykanów, zwyciężając na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium w 1972 roku. Tadeusz Szusacki z kolei rozpoczął złotą erę polskiej tyczki nieoczekiwanym zwycięstwem na Igrzyskach w Montrealu w 1976 roku. Obaj zostali pochowani w alei zasłużonych na powązkach. I tyle na dziś, drodzy Państwo. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.